Powołując się na najnowsze badania TikToka, ponad 30% filmów na temat inwestycji w kryptowaluty wprowadza w błąd. Dodatkowo zaledwie 1 na 10 kont lub filmów zawiera formę ostrzeżenia. Haker stojący za kradzieżą tokenów SafeMoon o wartości prawie 9 milionów dolarów zgodził się zwrócić większość skradzionych środków. Według twórców projektu haker zwróci 80%, zachowując dla siebie 20%. Rząd federalny USA zatwierdził ofertę amerykańskiego oddziału Binance na wykupienie pozostałych aktywów zbankrutowanego pożyczkodawcy Voyager Digital. Dyrektor generalny Coinbase, Brian Armstrong, wezwał kongres do interwencji w sprawie podejścia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd SEC do regulacji kryptowalut. Armstrong stwierdził, że regulator finansowy wyrządził Ameryce niewyobrażalne szkody swoim podejściem polegającym na egzekwowaniu przepisów. Bardzo dziękuję wszystkim za subskrybowanie mojego kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie.